Przychodzi pacjent do gabinetu z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, no i każde takie spotkanie rozpoczyna się od wywiadu. Podpowiedz mi proszę, jak ty zaczynasz takie spotkanie, żeby się nie pogubić w gąszczu informacji, bo ja mam takie doświadczenie, że pacjent pierwszy co robi, to mi opowiada o tym, że ten problem to się zaczął 20 parę lat temu i dostaje do ręki często plik, taką dużą teczkę dokumentacji, łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi na przykład, które mają 15 lat. Powiedz mi, jak rozpocząć sumiennie, rzetelnie i w sposób ustandaryzowany ten wywiad? Co ty robisz? A więc jeśli mam do czynienia z pacjentem, który rzeczywiście zaczyna od takiego słowotoku i historii z dzieciństwa, to stopuję go. Tak? Teczkę z badaniami obrazowymi odkładam na bok i ja mam taki system, schemat zadawania pytań. Korzystam, nie ukrywam, bardzo mocno ze sposobu prowadzenia wywiadu opartego na Stecco. On uważam jest bardzo rzetelny i nie pomija najważniejszych rzeczy. I sam prowadzę wywiad. Tak? Czyli jeżeli pacjent zaczyna gdzieś daleko odpływać, ja zaczynam dochodzić do sedna od początku i zadaję pewne konkretne pytania, na które staram się, żeby odpowiedział. Po prostu one mnie naprowadzą na te rzeczy, które chcę się od niego dowiedzieć. Czasem pacjent rzeczywiście sam opowiada bardzo precyzyjnie tę historię, wtedy mu nie przerywam, ale jeśli na przykład pewnych rzeczy nie dopowie, które są istotne w kontekście jakiegoś dolegliwości, to dopytam. Także przesiewam, można powiedzieć, te informacje, które mówi. Jeżeli za daleko nie odpływa, to zdecydowanie pozwalam mu mówić. Jasne. Darek, a jesteś w stanie pokrótce najważniejsze te elementy tego schematu tak. pytań? Nie wiem, czy jesteś w stanie cały go opowiedzieć. Nie, jak się to będzie za długo trwało, to oczywiście ty podejmiesz decyzję, ale w sposób praktyczny, pokrótce. Gdyby ktoś chciał teraz przeprowadzić taki wywiad. Tak, pokrótce. To oczywiście jest bardzo rozległy temat, sam wywiad, ale pytam przede wszystkim o główną dolegliwość pacjenta. Następnie o towarzyszące dolegliwości pacjenta. Czy ta dolegliwość główna i towarzysząca występowała już kiedyś wcześniej, czy to jest pierwszy raz? Oczywiście dopytuję o, wgłębiam się w te główne i towarzyszące dolegliwości, czyli jak długo trwają, jaki to jest rodzaj bólu, czy jest ciągły, czy jest związany z porą dnia, tak, rano, w nocy, czy jest ciągły, czy jest po aktywności, czy jest związany z jakimś ruchem, czy może pojawia się i znika bez konkretnej przyczyny. Oceniam, jaki rodzaj jest to bólu w skali VAS. Tak. Następnie dopytuję pacjenta, czy uraz jest związany z jakimś upadkiem, czy nie, czy po prostu jest to traumatyczny uraz, czy nie. Następnie dopytuję o różne wcześniejsze urazy, jakie występują w ciele, na przykład, czy występowały, czy była jakaś operacja, czy były jakieś złamania, czy były jakieś poważne choroby, urazy, które trwały u pacjenta długo. Następnie zgłębiam się w charakter tych dolegliwości. Czy są one czysto, powiedzmy, czy jest to ostry ból, czy na przykład jest to ból promieniujący, drętwiejący, czy są jakieś zaburzenia czucia. Oczywiście to też troszeczkę pacjent nas na to nakieruje, no bo jak przyjdzie i powie, nie czuję ręki, to od razu już wiemy, tak, czy mamy do czynienia, ale jeżeli przyjdzie, powiedzmy, mam ból pleców, który promieniuje do stopy, to też już na samym początku nas to w jakiś sposób ustawi. Oczywiście dopytuję o leki, dopytuję o jakieś towarzyszące dolegliwości głowy. Zdecydowanie pytam o wywiad i hobby oraz sport, wiek i potencjalnie inne możliwe rzeczy, które mogły wpłynąć na jego dolegliwość, bo bardzo często mam tak, że pacjent nie powie wręcz oczywistej rzeczy i jak ja łopatologicznie go o to nie zapytam, to on nie powie. Wręcz dochodzi do skrajnych sytuacji, gdzie pytam pacjenta, czy taki ból kolana u pacjenta był. On mówi, nie, takiego bólu nigdy nie miałem, po czym na drugiej wizycie pacjent powiedział, o, to kolano teraz czuję tak jak po operacji. On nie powiedział, że miał tą operację, ale takiego bólu nie miał, tak? Więc można było wywnioskować z wywiadu, że z kolanem nigdy nic nie było, ale operacja była dawno i pacjent nie pamiętał. Tak? Więc jak ja muszę go spytać, czy była operacja dużymi literami, bo wtedy nie, bo może sam nie powiedzieć. I to tak pokrótce można powiedzieć. Oczywiście w następnym przechodzę już do badania przedmiotowego, ale to są te główne informacje, które ja gdzieś tam chcę się dowiedzieć na pewno, a w toku wywiadu dopytam oczywiście bardziej o lokalizację, czy to jest rozlane, czy to jest powierzchowne, głębokie i tak dalej. Rozumiem, że ty z takim schematem spotkałeś się albo najbardziej utkwił ci w głowie ze szkoleń Stecco. Mój schemat wygląda w bardzo podobny sposób, gdy rozmawiam z pacjentami. Tylko ja po raz pierwszy z podobną sekwencją konkretnych pytań spotkałem się na metodzie McKenzie MDT. Ona nie wiem, czy wciąż jest popularna, czy nie jest w ogóle już popularna w Polsce, natomiast ja bardzo sobie ją chwalę. I od siebie, jeśli miałbym coś dodać, bo gdy rzeczywiście to jest dość często taki słowotok pacjentów, nauczyłem się zadać takie pytanie, wysłuchując wszystkie te historie. Kiedy był ostatni raz taki tydzień, gdzie było lepiej lub w ogóle nic nie bolało?
pacjent ma do wyboru. Po to, żeby przede wszystkim, tak jak ty tutaj podpowiadałeś, ustalić główną dolegliwość i dolegliwości towarzyszące, ale w przypadku pacjentów z dolegliwościami kręgosłupa dość charakterystyczne jest to, że oni wpadają w kolejne epizody i nie dostrzegają, że to już jest kolejny epizod. Dla nich to jest jeden ciągły epizod bólowy. Więc to od siebie dodam to jedno pytanie, które zadaję pacjentom, kiedy był ostatni raz taki tydzień lub dzień, gdzie było lepiej lub w ogóle nie bolało. I wtedy wiem i wtedy kieruję pacjenta, że rozmawiamy na przykład o przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Tak, bardzo dobre sprecyzowanie.